Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o wojnie polsko-ukraińskiej, którą chcą zostawić w spadku następcom z rządu Donalda Tuska, Kaczyński z Morawieckim. Działają tutaj, no to jest, to trzeba powiedzieć wprost, to jest zdrada stanu, jest to działanie w interesie Rosji, jest to konfliktowanie Polaków z Ukraińcami z jednej strony, próba też stworzenia takiej inercji, żeby już na start rząd Donalda Tuska dostał za przeproszeniem kopa w 4 litery. To trochę tak można porównać do czegoś takiego, żeby podgrzewać garnek, w którym jest zablokowana pokrywka i krótko mówiąc robienie ciśnienia pod garkiem. Tomku, bo ty przyglądałeś się sprawie, co oni dokładnie robią, bo ten aspekt, to tam są dwa konflikty. Z jednej strony mamy blokady, protesty Ukraińców, z drugiej strony mamy protesty polskie. Gdzie protestują i przeciwko czemu? Szanowni Państwo, już na pewno ponad pół roku zwracamy się i do Wąsika, i do tutaj ludzi nam jeszcze miłościwie panujących, żeby rozwiązali te problemy na granicy z Ukrainą. Te korki coraz bardziej się powiększają. W tej chwili już doszło do tego, że Polacy, to znaczy nasi rolnicy i nasi transportowcy zablokowali granicę. I tutaj jest bardzo poważny problem. Przepuszczają tiry mniej więcej jeden na godzinę. Umarło już dwóch kierowców ukraińskich. Ten konflikt naprawdę tam już dosłownie płonie. Za chwilę dojdzie do jakichś rozruchów ukraińskich na terenie Polski i z tym nikt nic nie robi. Zobaczcie Państwo, jak się zachowuje Kamiński, Wąsik, jak się zachowuje premier Morawiecki. Przecież premier Morawiecki ma czas czekać całymi dniami na spotkanie z ewentualnymi koalicjantami, którzy nie przyjdą. W sytuacji, kiedy na naszej granicy za chwilę może wybuchnąć bardzo poważny konflikt. Zobaczcie Państwo, oni psują wszystko to, co zrobili Polacy. Nie oni, bo oni wcześniej przed wojną, przed wybuchem wojny na Ukrainie jeździli do Hiszpanii, knuli z Węgrami, zapraszali Le Pen, panią Le Pen. Słuchajcie, robili wszystko, pokazując, że są po stronie rosyjskiej. Po wybuchu wojny ukazał się wywiad z ambasadorem Andrijewem. Bracia kremlowscy, czy tam bracia karnowscy zrobili ten wywiad. No to jest coś niebywałego. Kaczyński pojechał i Kaczyński chciał narzucać prezydentowi Zełenskiemu jakieś wojska pokojowe NATO. Te wszystkie działania, to jednoznacznie można określić, to są działania dla Rosji. Przecież jeżeli zablokowana jest granica, jeżeli tutaj są problemy w dostarczaniu pomocy Ukrainie, gdzie no Polska jest kluczowa na tym kierunku, no szanowni Państwo, kto zyskuje na tym? Jeżeli nagle okaże się, że w Polsce jest taki konflikt polsko-ukraiński, myślę, że tam są dwie rzeczy. Tam jest przede wszystkim uzbrojenie i żarcie, które jedzie na Ukrainę. I blokowanie Dokładnie. Tego jest w Rosji. To jest takie najkrótsze, najprościej tego. No i dalej pójdźmy w ten sposób, że ten uczynił, komu to przynosi korzyść, a komu przynosi Bono. Korzyść, że nie ma uzbrojenia na Ukrainie albo że nie ma żarcia. No ruskim. No i teraz pytanie, gdzie siedzi też kontrwywiad? Gdzie siedzi kontrwywiad, który się powinien tym zajmować? SWW na nas siedzi, Jan, na No nas. Tak. A właśnie, bo tak,
W materiale o 8:15 zasugerowałem, że wczoraj na Sokratesa w jednej kawiarni przysiadła się do mnie zadziwiająco profesjonalna obserwacja. Pan i pani, no i uznałem, że to panowie z tak zwanego żużla, czyli jak jest potocznie nazywany w wywiadzie sam wywiad cywilny, no więc przyszło sprostowanie, że absolutnie nie oni i wskazali palcem na, cytujemy pana Łapińskiego, który, i tu już nie możemy zacytować, lubi się bardzo mocno z panem Mariuszem Kamińskim. No więc musimy to oczywiście zweryfikować, tą notę dyplomatyczną, która do nas trafiła, ale no, doceniamy szybką reakcję. Oczywiście sprostowanie przyszło drogą nieformalną. Ale wracamy do historii. No, mamy sytuację taką, w której ludzie powiązani z rosyjskim biznesem organizują w Polsce protesty, a służby powołane do ochrony państwa, do ochrony kontrwywiadowczej, no, śpią, no, żeby nie powiedzieć. Od dawna, szanowni państwo, przecież ten konflikt tlił się. Wskazywano, że firmy transportowe z udziałem Białorusinów, z udziałem Rosjan i również niektóre firmy ukraińskie, no, w Polsce stanowią wielką konkurencję dla naszych przewoźników i wywalają naszych przewoźników z rynku. Jeżeli chodzi o te firmy rosyjskie i białoruskie, to tutaj dopiero zaczęto działać jakoś w lecie. Zaczęto się tym zajmować i rzeczywiście dopiero robiono jakąś kwerendę. Tam wyszło jakieś tysiące tych firm, gdzie jednak można znaleźć takich współudziałowców rosyjskich i ukraińskich. Jakieś naprawdę kosmiczne ilości tych ludzi na rynku. Nasi przewoźnicy mają coraz trudniej. Do tego doszła sprawa związana ze zbożem, z rolnikami, z innymi płodami rolnymi, które no, wykańczają nasze rolnictwo. Przecież od dawna powinien ludzie z rządu Mateusza Morawieckiego powinni no już naprawić to, co delikatnie mówiąc zepsuł pan Kowalczyk. No bo to Kowalczyk powiedział rolnikom, że tworząc lukę swojego rodzaju, wczoraj zresztą dokładnie to wytłumaczył pan Michał Kołodziejczak, że Kowalczyk stworzył lukę, że rolnicy nie sprzedawali zboża i stworzył lukę dla ukraińskiego zboża. W ten sposób wymyślił zboże techniczne i dzięki temu były miliardy zarobione przez jakąś grupę firm. Znaczy, to powiedzmy, o co chodzi, szanowni państwo. Wpuścili do nas zboże bez żadnych ograniczeń, bez żadnej blokady w sprzedaży. Zrobili to w 2022 roku, na początku, jak się zrobiła wojna. Kiedy Donald Tusk zaczął mówić, że to się skończy gigantycznym problemem dla polskich rolników, że, no bo jest jasne, skoro wjeżdża zboże, które jest dużo tańsze niż polskie zboże i ma być niby tranzytem, ale to po co to pchać przez pół świata, skoro można na pniu od razu sprzedać i od razu skeszować. No było jasne i oczywiste, że będzie tak, jak powiedział Donald Tusk. Natomiast kiedy on to powiedział, to w czerwcu 2022 roku, propagandziści związani z PiS-em plus niektórzy politycy PiS ogłosili, że Donald Tusk przemawia rosyjską propagandą. I no, ci, którzy sprzedali to zboże jako pierwsi, ukraińskie zboże, zarobili gigantyczne pieniądze, no, było gigantyczne przebicie, ale oni wypchnęli polskich rolników, którzy za kilka miesięcy zaczęli mieć problemy ze sprzedażą swojego zboża. Co więcej, właśnie wtedy pan minister Kowalczyk ich mówił, nie, nie, nie sprzedawajcie, wszystko będzie dobrze. I na końcu, jak już zrobili gigantyczny problem, to uwaga, wyjęli nasze pieniądze podatników i powiedzieli, wszystko będzie dobrze, żebyście nie stracili, to my teraz
Skupimy wasze zboże, polskich rolników, skupimy ceną gwarantowaną, zrobimy interwencję. Czyli za to, że PiS wpuścił ukraińskie zboże bez żadnej kontroli, na którym to zbożu, na sprzedaży tego zboża zarobiły pieniądze firmy powiązane z władzą, zapłaciliśmy my wszyscy jako konsumenci. Jeszcze nie wiadomo, czy przypadkiem nie zapłaciliśmy jeszcze w postaci pogorszenia jakości produktów, które spożywaliśmy z pieczywa ukraińskiego, ze ukraińskiego zboża. No i teraz, żeby nie było, że my tylko tak mówimy, że to są firmy powiązane z PiS-em, pan Telus, pan minister Telus zapowiedział po tym, jak został ministrem, że on ujawni te firmy, po czym jednak stwierdził, że nie ujawni. Dlaczego ich nie ujawni? No bo te firmy są powiązane z Rosją. Nie, z Rosją. I z ludźmi z PiS-u. I z ludźmi z nie, nie PiS-u z Rosją, po prostu. Przepraszam, bo ja już tak myślałem o tym tego, nie, no z PiS-em, tak? Wiadomo, że z PiS-em to wiadomo i z Rosją, ale to przepraszam, chodziło mi o PiS. Nie, Janku, dobrze, to był skrót myślowy. Dalej trzeba się będzie tym zajmować. Tak, ja jeszcze... Uważam, to jest temat dla ewentualnej komisji do spraw rosyjskich wpływów. To jest najważniejsze. A ja teraz krótka tutaj informacja od czwartku w sprzedaży jest historia bez cenzury. Najnowszy numer Zemsta syna Napoleona, a film Ridleya Scotta, który co prawda nie mówi o polskim wątkach w kitach, a tutaj mało znany wątek o tym, jak syn Napoleona zorganizował zemstę na Rosjanach podczas wojny krymskiej kilkadziesiąt lat po klęsce, no 40 lat po klęsce ojca. Wielka nadzieja Polaków. Wielka. Przez parę dekad. Tak. No i wracamy na razie do naszych baranów. Więc mamy ludzi. To nie są barany, Janku. Oni ulegają. Znaczy jest ludzie ze służb polskich twierdzą, że PiS powstrzymuje ich przed wyświetleniem rosyjskich powiązań organizatorów tego protestu. Te rosyjskie powiązania, one są daleko bardziej, że tak powiem, poważne niż się wszystkim wydaje. To są po prostu, to jest dywersja. Zobaczcie jeszcze raz, drodzy Państwo, sytuacja. Tiry przewożą jedzenie i broń na Ukrainę i nagle jest organizowany protest, żeby to zablokować. No i... To samo było z koleją. Nagle zatrzymywane pociągi, problemy z transportem. Przecież to jest zorganizowana akcja. My, szanowni państwo, naprawdę nie nakręcamy tej atmosfery, ale ktoś tutaj tym się nie zajmuje. Służby zajmują się opozycją, różnymi wydają olbrzymie pieniądze na to, żeby zobaczyć co mówi Donald Tusk do małżonki, prawda, jak to wygląda, a sprawa, która jest niezwykle istotna, jest naszą racją stanu, czyli dobre relacje polsko-ukraińskie są rozwalane. No już prezydent Duda rozwalał te relacje, mówiąc o Topielcu. Nie wiem, w jakim celu. Mówiąc o Topielcu. Przypomnijmy. Mateusz Morawiecki mówił Porównał Ukrainę do człowieka, który się topi, a topiący się człowiek może tego, który go ratuje, wciągnąć pod wodę. Taki był sens słów. A Mateusz Morawiecki dodał do tego, że Polska wstrzymuje sprzedaż, dostarczanie amunicji Ukrainie. No, wiecie Państwo, po pierwsze to nie była prawda i nie mogła być prawda, ale wkurzyli ludzi tak, dlatego że tego typu oświadczenie ma gigantyczną moc propagandową, demoralizującą morale ukraińskiego społeczeństwa, ukraińskiego wojska. Wiecie Państwo, oni to czytają, tu nie ma cenzury, każdy sobie może wejść na portal polski. Już uwaga, wtedy jak ta po tamtej wypowiedzi natychmiast wyszła pani rzecznik, słynna pijaczka rosyjskiego MSZ-u, która ogłosiła, że wreszcie się zgadza z Andrzejem Dudą. Dosłownie, że tutaj się trudno nie zgodzić z Andrzejem Dudą. I zaczęli to kolportować po rosyjsku wszędzie, gdzie mogli. Czyli co polski prezydent uważa na temat Ukrainy i jej oporu, że to już jest topielec, że już jest po prostu po zawodach.
Natomiast to głównym kluczem, który tutaj chcielibyśmy, żebyście Państwo zrozumieli do tej całej sprawy, jest to, że polskie służby nie interweniują, mając wiedzę o ludziach związanych z tym protestem, że spotykają się z ludźmi powiązanymi z Rosją, że mają transakcje, jak to oni mówią, w rublach, czyli że transakcje związane z rosyjskimi podmiotami, że po prostu zarabiają, że im się ten protest opłaca. Więc zarzynanie rynku transportu, który jest jeden z najmocniejszych w Europie, polskiego rynku transportu, no to jest rzecz niebywała. No, szanowni państwo, no, zarzynają transport kolejowy, bo też jest olbrzymi problem i rentowność tych spółek spada, chociaż powinna wzrastać. Tutaj jest transport, chociażby patrzę na bardzo dużą grupę ludzi, którzy zarabiają, patrzę na taksówkarzy. Ci taksówkarze, którzy mają licencje, funkcjonują według tych wszystkich zasad, które obowiązywały tak długo, no, przegrywają z tymi firmami, które działają według tych w zasadzie bez żadnej potrzeby dostawania koncesji czy dostawania jakichś pozwoleń. No, funkcjonują w taki sposób, że łączy się to z tym napływem do Polski emigrantów niekontrolowanym i kolejna część tego rynku i ludzi, nagle Polaków, zostaje wykluczona z możliwości funkcjonowania. Broń Boże, jesteśmy ostatnimi ludźmi, którzy chcieliby w jakiś sposób przeszkadzać, żeby w Polsce podejmowali pracę emigranci czy ludzie z zagranicy. Bardzo proszę, ale to nie może się odbywać kosztem tego, że zarzyna się nasze gałęzie gospodarki. No, no bardzo ważne. No, przecież transport jest w Polsce był zawsze niezwykle, niezwykle istotny. I zobaczcie państwo, no, nagle okazuje się, że na granicy są bardzo poważne problemy. Do tego dołączają się rolnicy, do transportowców. Dołączają się rolnicy. Za chwilę tylko trzeba czekać się kolejnej grupy zawodowej, która będzie na tym wszystkim cierpieć. No przecież tutaj będą problemy dotyczące handlu, będą jeszcze inne rzeczy. I Kaczyński siedzi i zaciera te łapki. Tak, dlatego że to jest i jest tak, szczęśliwy, żeby było jasne. Zostawia z wielką awanturą. Żeby było jasne. Też już nie ma rządu, Janku, nie ma. Tak, de facto nie ma rządu, ale to jest tak, że oni nie rozwiązują, czy doprowadzili do realnych problemów do tych rolników, doprowadzili do realnych problemów polskich przewoźników i teraz pozwalają wykorzystywać te realne problemy, przepraszam za określenie, ruskiej agenturze, bo tak to trzeba robić, do nakręcania protestów. I to wiecie państwo, no każdy protest, przecież nie da się zrobić protestów z czterech liter, który będzie miał realne wpływy. Więc tu nie jest takim pomysłem na rozwiązanie tej sprawy, żeby pozamykać wszystkich i zostawić tak jak jest. Chodzi o to, żeby rozwiązywać problem. A oni tak naprawdę ten problem potęgują, czyli właśnie robią, podkręcają gaz i zakręcili tutaj tak, żeby ta pokrywka nie mogła po prostu. Tam jest kraj w stanie wojny. Tam, szanowni państwo, broń jest dostępna na wszędzie. Skinienie ręki. Czy rozumieją to ci, którzy jeszcze rządzą u nas, co się dzieje? Tak, właśnie to jest to. My niczego nie sugerujemy, ale zobaczcie państwo. No, głodnemu, który jest uzbrojony, wstrzymuje na co dzień funkcjonuje wśród materiałów wybuchowych, w stanie wojny, na pewno ma dużo lepsze doświadczenie we władaniu bronią, w działaniu w warunkach wojny. Nagle weźcie, zróbcie im taki problem i nie dajcie im żyć i nakręcajcie to, że ludzie umierają na polskiej granicy. Przecież to jest jasne, co z tego wyniknie. To jest naprawdę, że wszystkim się zajmuje Kamiński z Wąsikiem i Morawiecki, tylko nie tym.
siedzi całymi dniami, nie pojechał na tą granicę, żeby pokazać, że ten problem go w ogóle przejmuje, że on się tym przejmuje, że to jest istotne. Nie ma czasu. Szanowni Państwo, pamiętacie, jak jeździli, przepraszam za wrażenie, jak na sraczkę, jeździli wszyscy popisywać się przy płocie Wąsika. Stawali Kaczyński, wszyscy, błagali o grupę Wagnera, żeby ta grupa Wagnera była niewycofywana, bo to dla nich jest paliwo. No to teraz nakręcają konflikt z uchodźcami. Przecież Janek dokładnie Państwu powiedział, że Polska nie była przygotowana na taką ilość uchodźców wojennych z Ukrainy. W ogóle na żadną nie było. To zaraz o tym dodamy. To jest tak. W 2021 roku w listopadzie, być może jeszcze wcześniej, Polska otrzymuje wiarygodne informacje od Stanów Zjednoczonych, że będzie wojna, że Rosja napadnie, wyeskaluje, bo napaść napadła parę lat wcześniej, konflikt, że dojdzie do inwazji. Do inwazji na Ukrainę pełnowymiarowej, pełnoskalowej. I co się dzieje? W normalnym kraju rozpoczyna się inwentaryzacja miejsc, w których można będzie przemieścić i tych uchodźców wojennych. Robi się spis takich miejscowości, przygotowuje się kwestie sanitarne, logistyczne, koce, prowiant, no, miejsca, w których ludzie mogą nocować bezpiecznie. Tymczasem co jest w Polsce? W Polsce 24 lutego nie jest przygotowane nic. Dopiero w marcu rusza, na polecenie notabene Dworczyka, spisywanie, gdzie można tych Ukraińców zakwaterować. I teraz, gdyby Polacy nie przyjechali na granicę, nie odebrali Ukraińców, nie dali im miejsc w swoich domach, to mielibyśmy gigantyczną humanitarną wtopę ludzi chorujących, koczujących na granicach, rozsadnik możliwych epidemii, rozsadnik społecznego buntu. Czy oni tego chcieli? Myślę, że założyli... Liczyli się z tym, na pewno się z tym liczyli. Nie, Tomku. Oni założyli, że nie będzie trzeba nic robić, ponieważ Rosja błyskawicznie zajmie Kijów. Zełenski będzie albo martwy, albo będzie schrzaniał, uciekał na zachód. Nie będzie żadnej masowej imigracji do Polski, nie będzie żadnych uchodźców, ponieważ po tygodniu wojna się skończy. To był moim zdaniem, bo to nie jest tak, że w 2022 roku PiS chciał sobie zrobić katastrofę. Oni zresztą uważali, że tego nie będzie, a że jak się zrobi taka jakiś drobny tłok, to się da to wykorzystać do nacisku na Unię Europejską, do dajta hajs, no bo widzi ta, ludzie na granicy po prostu głodują i jak nam nie dacie pieniędzy, to my nie będziemy mogli im pomóc. I można powiedzieć, że Polacy rozładowując ten humanitarny kryzys, który sobie PiS przyszykował na granicy, to po prostu znowu zrobili na złość Jarosławowi. Bo wiecie Państwo, my jesteśmy teraz oskarżani przez Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy Tomek bardziej, a ja trochę mniej, ale aczkolwiek jest też wersja taka, że to Tomek jest przeze mnie sterowany, to znaczy... Ja jestem marionetka na sznurku i ja tak, jestem killer marionetka. Tak, ja jestem, czyli drodzy Państwo, po prostu... Janek podpycha, a ja Jarosława zjem po prostu, tak. A Janek da mi sztuczce. Tak. I w Sejmie, jak w Sejmie wejdziemy, on będzie wybrany, a my sam wejdziemy. Generalnie Jarosław Kaczyński, jak Państwo wiecie, Tomek zwrócił uwagę, że ochrona Jarosława Kaczyńskiego bezprawnie wchodzi do Sejmu, a to jest raz, dwa, żeby było turbo bezprawnie, to jeszcze wchodzi z bronią. Czyli, że krótko mówiąc, Jarosław jest w stanie wystrzelać pół Sejmu, jak się zdenerwuje. No.
A przecież jak widzicie i spojrzycie na tego człowieka, a w ogóle się... Mega spokojny, przewidywalny człowiek. Ale wiecie państwo, nie wiem, jak wy się poczuliście, był kiedyś taki numer, że Ziobro uznał, że przed wyborami dobrze mu pójdzie w wyborach, jak se pokaże, że on ma broń. Mocny facet, szeryf, tak. Ale pokazał damskiego Glocka, takiego małego drugiego Glocka. Tak, ale wiecie państwo, pokazał, że ma broń. To właśnie, więc drodzy państwo, więc oni sobie wymyślili, że my teraz, Tomek ze mną, i to jest tak jak Karol Jarosława, zdejmujemy mu przy pomocy mediów ochronę, aby go później dopaść po prostu. Czy to osobiście, czy to za pośrednictwem jakichś ludzi, jakichś, no, jak to się mówi, cholera wie czego. Po prostu zdejmujemy mu ochronę, żeby go dopaść. No i Jarosław Kaczyński się boi. Plan sosem, który Jarosław lubi, antysemickim oczywiście, bardzo mocnym. Tak. I zagrożeniem. Tak. Takie obok czosnkowego, taki najmocniejszy sos. Tak, od razu taki sos antysemicki, że to Żydzi zaraz przyjdą. Szanowni państwo, to żarty żartami, natomiast dobrze, że ten człowiek już traci władzę, bo tu już niewiele trzeba do tego. Co prawda, my nie chcemy, żeby tu Jarosław Kaczyński powiedział, że my mu grozimy, ale był kiedyś taki facet. Po co? No nigdy w życiu, naprawdę nie. Po co? Więc był kiedyś taki facet, nazywał się Josif Wissarionowicz Stalin. On napisał tą książkę, którą pan Jarosław Kaczyński bardzo lubi, a przynajmniej ją bardzo mocno zredagował. To jest krótka historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. No to Josif Wissarionowicz tam gdzieś na początku lat 50. doszedł do wniosku, że sobie wykończy lekarzy, a w szczególności lekarzy żydowskiego pochodzenia, jako tak zwanego, i przeprowadzić taki proces pokazowy żydowskich lekarzy oskarżonych o spiskowanie przeciwko czołówce wierchuszki partyjnej. Krótko mówiąc, że Żydzi w kitlach po prostu mordowali sowieckich. Taki był spisek lekarzy, tak. Był niezwykle groźny, no dlatego się z nim chyba pożegnał życie, bo tak, bali dlatego, się, że... Tak, państwo, lekarze po prostu doszli do wniosku, że z tym spiskiem to może nie był taki głupi pomysł. Nikt go nie ratował, tak, nikt go nie ratował, naprawdę. Poczekaj, kto to akurat był, nikt go nie ratował, bo nawet, wiecie państwo, to był taki motyw, że to już nie chodziło o to, że im zabrakło odwagi, żeby wzywać lekarza, tylko nie było lekarza. Nie było komu przyjechać, bo wszyscy ludzie, którzy się znali na tych chorobach, siedzieli w tym władzy. Przyjechał Beria, zobaczył Stalina i mówi, co wy chcecie? Stalin śpi. A on wtedy był w trakcie wylewu, bardzo poważnego wylewu. Między innymi oddał moc, został przyniesiony do łóżka, a Beria no, po prostu no, mocz śpi, oddał, niech śpi. Oddał moc w spodnie. Spodnie, tak. To było widać. Bo znalazł go ochroniarz jego, który wcześniej bali się po prostu wejść tam, bo ktoś, kto wszedł do Stalina, Stalin spał w różnych pokojach na przykład, żeby nie wiadomo było, gdzie on śpi. I ochroniarze bali się wejść, bo to mogło skutkować śmiercią. No po prostu za chwilę okaże się, że ten podejrzliwy stary satrapa uzna, że chciał go zabić. Jakąś analogię ma. Dobra. Wracając więc do podgrzewania nastrojów polsko-ukraińskich. PiS po prostu to jest kolejna mina, chyba to jest kolejna... Tylko przypomnę jeszcze o jednej wypowiedzi. Zobacz, prezes Narodowego Banku Polskiego nagle deprecjonuje niezwykle ważne lotnisko w Jasionce. Deprecjonuje w swojej wypowiedzi na tym swoim stand-upie, mówi, obraża wręcz dużą część wyborców PiSu z Podkarpacia, że to lotnisko no, to nie jest aż takie istotne, ważniejsze jest CPK. CPK jest ważne, a tam nie ma po co w ogóle, to, o czym my mówimy, o tych regionalnych, w Jasionce się nie sprawdziło. Szanowni Państwo, no, Kaczyński wychodzi takie rzeczy, mówi, no. Sami rozumiecie, no. Czyli wszystko źle, jeżeli chodzi o pomoc i o te najważniejsze to części infrastruktury wspomagające Ukraińców w walce z Rosjanami. Jest to jednoznaczne. Nie, to jest jasne, że mowa jest o problemach
takich życiowych dla Ukrainy. Natomiast musicie Państwo spojrzeć jako na część planu, o którym żeśmy robili już audycję, zaminowania Polski, czyli zrobienie jak największej liczby problemów. Zobaczcie, co się dzieje. 13 grudnia rząd Donalda Tuska zostaje zaprzysiężony. To jest taka drobna złośliwość po to, żeby ułatwić PiS-owi propagandę. Będą twierdzić, że 13 grudnia to są same klęski dla Polski. Ten Jaruzelski wprowadził stan wojenny, a teraz w 81 roku, w 80 stan wojenny, a pierwszym, a teraz Tusk przejął rządy 13 grudnia. I to będą próbowali zestawiać te dwie daty jako po prostu naturalny związek przyczynowo-skutkowy. Natomiast głównym celem tej całej zabawy jest po prostu stworzenie tylu zapalnych ognisk, aby nowy gabinet sobie nie poradził. Te zapalne ogniska to są podwyżki cen, które nastąpią po 31 grudnia, czyli koniec ochrony żywności, cen żywności. Tam była taka historia, że już politycy PiS-u zaczęli atakować rząd Donalda Tuska, który jeszcze nie zaczął działać, o to, że uwaga, chce zlikwidować tarczę ochronną, a uwaga, plan likwidacji tej tarczy był oczywiście jednym z planów budżetowych PiS, ponieważ pieniędzy na wszystko brakuje. Więc to jest pierwsza taka mina. Kolejną miną, oprócz właśnie tego konfliktu, tego polsko-ukraińskiego, tej wojny, która tam jest sponsorowana, są gigantyczne dziury we wpływach, w budżecie. To znaczy oni znacznie więcej planowali wpływów z VAT niż mają. To proszę Państwa, to trudno powiedzieć, jak dużo jest tych min. To wszystko, celem tego wszystkiego jest to, aby nowa władza po prostu przysłowiowo nie wiedziała, w co ręce wetknąć, żeby nie miała czasu zająć się budżetem chociażby, albo nie, żeby budżet... PiS-u, bo budżet musi, nie, no zajątek. Chodzi o to, że jak będzie im się, wiecie Państwo, jak chcecie ukarać tego, który podpalił dom, to najpierw musicie ugasić po prostu te ogniska zapalne, no więc oni po prostu gdzie chodzą, to chodzą teraz gdzie wszędzie mogą, gdzie podpalają. Jeszcze ogradzają teren, żeby ta straż pożarna nie miała takiego łatwego dostępu. Jak się rozpali, to dopiero dostanie, możecie gasić, tak? Jak dobrze się rozpali. Tak. I to są, szanowni Państwo, bardzo poważne sprawy. A teraz historia bez cenzury, w najnowszy numer od wczoraj w kioskach. Tutaj jest też materiał o bandytach Józefa Piłsudskiego. Wyobraźcie sobie, że przed wojną Józef Piłsudski, który jest idolem Jarosława Kaczyńskiego, miał swoje własne bojówki, które katowały, torturowały, biły, zabijały opozycyjnych polityków, opozycyjnych dziennikarzy. Słynny Dołęga, który był Bostowicz, który był autorem kariery Nikodema Dyzmy, kultowej powieści przedwojennej. On pisał w formie powieści, ponieważ kiedy pisał felietony o faktach, to go prawie zabito. To znaczy przeżył przypadkiem, bo go wyrzucono tak, żeby umrzeć. Mamy też świetny felieton, pierwszy felieton pana mecenasa Andrzeja Ceglarskiego, dotyczący, uwaga, brutalnego marszałka Dyzmy. Wyobraźcie sobie Państwo, że słynny ikonem Dyzma, pierwowzorem był właśnie Józef Piłsudski, czyli prosty chłopek, roztropek po maturze, który wyszedł i się nazwał marszałkiem. Historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. No bo tam przywal tego. Wąsik, no miejsce, w którym ty miałeś największe wpływy, zresztą wystarczy poczytać książkę redaktora Kowalewskiego, co tam się działo i że jak wyglądało TVP Info. I posłuchaj, i nagle ten redaktor, jakiś dziennikarz z TVP Info, no nie dziennikarz, no powiedzmy funkcjonariusz telewizji z TVP Info, na konferencji marszałka Hołowni chce protestować i zadać pytanie, dlaczego ma być likwidowana komisja ruska do złapania Tuska, no to czyli ta komisja do badania rosyjskich wpływów.
I w tym pytaniu tak się zakalapućkał, mówiąc takim prostym językiem, że Szymon Hołownia pyta się, czy ten dziennikarz sugeruje, że rzeczywiście należy zbadać wpływy rosyjskie za czasów, kiedy Jarosław Kaczyński był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Bo jeżeli tak, to on to przyjmuje za dobrą monetę i rzeczywiście może to nie ta komisja, ale jakaś inna musi się zająć koniecznie tym tematem, że on dziękuje za tego typu pytanie. Wojcik, naprawdę, to przyznam ci się, że tutaj no, jeżeli już tak ktoś to zacznie badać, a ty Mi się przypomina, teraz będzie dylemat z Wąsikiem. Wpływowy człowiek w telewizji, bardzo wpływowy. Tak, to prawda. Przypominamy właśnie, że to on właśnie zwolnił wspomnianego Mariusza Kowalewskiego, który został w kierownictwo tej agencji w osobie pana Gajewskiego i Olechowskiego wtedy. Po prostu poinformowało dziennikarza, że ma pan złożyć rezygnację, bo to by tak życzy koordynator do spraw... Wąsik, chyba nazwisko Wąsika padło, czy Kamińskiego. Tak, znaczy tam, ale to wiecie państwo, to jest, gdy jeden śpi, to czuwa drugi. No, to jest tego typu koncepcja. No więc... Wąsik nie śpi, Wąsik słucha. To też prawda. Więc w każdym razie... I mamy też taką nieudolną próbę sprostowania, gdzie na jakichś odprawach Łojant wrzeszczał, że a przy okazji, panie pułkowniku Wacławek Ksywa Gaciowy, sugestie, jakobyśmy mieli podsłuchiwać pana w samochodach i mieć tam cokolwiek zainstalowane, nas po prostu obrażają. My nie jesteśmy wami, my nie łamiemy prawa, my nikomu nie montujemy nielegalnych podsłuchów. Po prostu ludzie was mają tak dosyć, że gadają. I tyle. Za kogo was używają? My naprawdę mamy poważny problem. Janek często jak mówi o tym, co tam się dzieje, dokonuje naprawdę jakiejś ekwilibrystyki, żeby nie używać brzydkich słów. Bo tam, to, bo... Cytując Wiewiórki. Bo by było pi, 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 pi. Pi, 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 dupa. Tak, by tak, na przykład tak. Tak by było, drodzy państwo, na końcu. Więc pan pułkownik Krzysztof Wacławek uznał, że dostaliśmy tajemnicę państwową z jego samochodu, to znaczy, że on się strasznie stara o awans generalski, a my tłumaczyliśmy mu, że no nie ma bata we wsi, żeby mu Duda dał ten awans, dopóki my chodzimy na wolności. No taka jest koncepcja. Jest. No zastanowił się rzeczywiście, jeszcze raz sprawdził tych tłumaczy białoruskich, którzy... i rosyjskich, którzy okazało się, że nie mają uprawnień i tłumaczyli jakieś białorusko-rosyjskie narzeczy. Znaczy nie, to nie język białoruski czy język rosyjski. Nie, Tomku, oni mogą być świetnymi tłumaczami, tylko że z punktu widzenia... Nie są biegłymi. Znaczy tak, z punktu widzenia sądu, tłumaczenie i zadawanie pytań przez człowieka, który nie ma żadnych uprawnień, jest po prostu nic nie wartym świstkiem papieru. To znaczy człowiek, który tłumaczył pytania i człowiek, który tłumaczył odpowiedzi, to poza tym, że teraz ten, któremu zadawano pytanie, już wie, o co będą go pytać, to nie ma żadnej wartości dowodowej. No bo wiecie państwo, nie można używać człowieka, który nie ma uprawnień do zadawania pytań i tłumaczenia odpowiedzi. Prosto. Ten tłumacz przysięgły jest po to, żeby była pewność, że ci, którzy zadają pytania, wiedzą, co zadają, i ci, którzy, że oni tłumaczą z odpowiedzi ten. Wiecie państwo, tłumaczenie, ja nie mam uprawnień tłumacza, ale tłumaczyłem książki z języków rosyjskiego, angielskiego, natomiast to były książki komercyjne. Nikt nie dałby mi dokumentu państwowego do tłumaczenia. Jak chcesz, to mówisz bez akcentu i to jest dla nich problem. Tak, ale to naprawdę przy tłumaczeniu to nie jest wielkie to,
że musisz mieć uprawnienia, że o ile książkę, to se możesz przetłumaczyć, możesz tego, to po prostu rynek ci zweryfikuje. Jak będziesz słabym tłumaczem, to po prostu nikt ci tej książki nie kupi, albo może właśnie kupi. Bo wiecie państwo, umówmy się, tytuł Kubusia Puchatka jest lepszy niż oryginał. No, to jest właścicielem tej zbitki słów Kubuś Puchatek była pani Irena Tuwim. Jako tłumaczkę. No, wiecie państwo, rzadko się zdarza tak, żeby tytuł oryginału po prostu bił na głowę sam oryginał. Co jest ciekawe, to nie Disney ma prawa do tego tytułu, tylko spadkobiercy pani Ireny Tuwim. Ale to taka dygresja. Więc, ale teraz to była jedna rzecz a propos tego. Druga rzecz, zarzucono nam, że my nie wiemy, bo te szkolenia, do które oni chodzą, to są bezpłatne. Szanowni Państwo, drogi Łojancie, czyli protegowany Mariusza Kamińskiego, to jest tak bezpłatne, jak powiesz, że przecież ty też nie płacisz za gabinet swój, który używasz, bo jest bezpłatny. Za samochód też nie, Też nie tak. płacisz, bo jest bezpłatny. Ktoś tym ludziom musi zapłacić za to, że tam ktoś usiądzie i będzie robił te szkolenia. Dla ludzi z zewnątrz to szkolenia to kosztują 2000 zł. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale są. My po prostu mówimy, że zapisujecie się na szkolenia, które wam się nie należą. Które robicie po to tylko, żeby mieć jeden papier więcej w CV-ce, bo jak ktoś was zatrudni w jakiejś prywatnej firmie, to zanim się zorientuje, że wy się tak nadajecie na Do speca, pracy jakiejś nie, takiej znaczy na administratora, merytorycznej. nie, na administratora danych, bazy, na administratora systemów informatycznych, jak łojant na ciecia w sklepie alkoholowym. No, tak najkrócej rzecz biorąc. Szanowni Państwo, do zobaczenia.